Witajcie serdecznie na kolejnych zmaganiach drutoterapii. Z tej strony Iwona Erikson. Dawno nie było. Ja mam takie wrażenie, że dawno nie było tych zmagań. Ja wiem, ja obiecałam, że mają być częściej, ale obiecanki cacanki, ja życie życiem. Czasami po prostu się okazuje, że nie ma, ale to nie ma czasu, żeby nagrać kolejne zmagania, chociaż ja naprawdę, naprawdę bym bardzo chciała. Ale dzisiaj tak się jakoś zrobiło, że ja już myślałam jakiś czas po prostu, już czas, już trzeba te zmagania nagrać, ale ja pisałam wzory i teraz właśnie wypuściłam dwa wzory do testu i zanim zacznę pisać następne, to sobie pomyślałam, te zmagania trzeba nagrać, ponieważ co prawda u mnie aż tak dużo się nie dzieje na drutem, dlatego że piszę wzory, a jak się pisze wzory i się pracuje, to po prostu nie ma czasu na coś innego, zwłaszcza też, że jest sporo, no właśnie, co jest latem? Ogród! Ogród jest wspaniały, ale w ogrodzie jest troszeczkę pracy. A dzisiaj się tak zrobiło, że po prostu ogrodu nie będzie. Jest piątek, jest weekend, ale przez weekend zapowiada się fatalna pogoda, więc w ogrodzie nie będzie dużo do robienia, więc może sobie po prostu nadrobię troszeczkę na drutach. Pogoda jest straszna, wiecie, jest lipiec, jest początek lipca, ale jak się patrzy za oknem, nie tylko patrzy, ale jak się po prostu wyjdzie, to nie jest lipiec, tylko jest listopad. Ja pamiętam, że jak ja byłam mała, uczyłam się miesięcy, nazw miesięcy, to ja bardzo często mieszałam lipiec z listopadem i chyba miałam rację, coś po prostu myślałam przyszłościowo o dzisiejszym dniu, o nie tylko dzisiejszym dniu, ale wczoraj też było po prostu strasznie zimno i dzisiaj jest strasznie zimno. Ja aż dlatego mam mój wełniany sweterek. Ja bardzo lubię ten sweter. Ja mówiłam o nim gdzieś, mówiłam albo po prostu myślałam, że będę mówić, ale ja na pewno napiszę o tym sweterku na blogu. Ja już kiedyś pisałam, ale napiszę więcej na temat włóczki. Ja mówiłam gdzieś na ten... Nie, to nie było na temat tej włóczki, to było na temat innej włóczki. Już po prostu tych włóczek jest tyle, że się nie pamięta, co się mówi. Ale w każdym razie ja napiszę na temat tego sweterka i napiszę na temat tej włóczki. Mimo, że jest wiele osób, że tej włóczki i tego typu włóczki nie lubi, to ja ją bardzo lubię, dlatego że jest bardzo ciepła. To jest 100% naturalnej wełny, 100% prawdziwej wełny, która oprócz farbowania nie jest po prostu przetwarzana w jakiś sposób. Także to jest super wełna. Ja lubię bardzo ten sweter, dlatego ten sweter jest po prostu super klasyczny. Ja lubię bardzo swetry rozpinane, kardigany. I to jest super klasyczny, super prosty. Ten sweter jest częścią mojego kursu Dziergać ze zrozumieniem, ale ja wiem, to już miało być bardzo, bardzo dawno, że ten kurs robienia tego swetra miał być osobno. Na razie jest krótki film na YouTube. O, tu jest po prostu, tu w rogu, tak? Tu jest i jak Iwona, już te osoby, które oglądają moje podcasty tutaj na YouTube, wiedzą, że tu jest zawsze i jak Iwona i tam są różne filmiki. W każdym razie to i jest w komputerze. Ja nie wiem, jak jest w telefonie, bo w telefonie YouTube zmienia ciągle tą swoją aplikację i nie wiem, jak jest. W każdym razie, jeśli będziecie patrzeć w komputerze, to tam jest i jak Iwona i tam można zobaczyć właśnie o link do robienia swetra reglanowego od góry, a o tym swetrze jeszcze więcej napiszę na moim blogu Drutoterapia. O, to na tyle na temat tego swetra, oprócz tego, że on jest super ciepły, ja uwielbiam tą włóczkę, ja mam jeszcze taką czerwoną włóczkę, więc będzie jeszcze jeden sweter, niekoniecznie taki, ale będzie. Nie wiem kiedy, dlatego że, wiecie, tymi obiecankami, to jest tak. Ja bym naprawdę chciała, strasznie bym chciała i robić, i nagrywać podcasty, i pisać wzory, ale nie nadążam. Po prostu nie nadążam. Nie nadążam, no. Czas spłynie, jest dużo rzeczy do zrobienia, czyli po prostu możemy robić tylko to, co możemy robić. No, więcej niż możemy, po prostu nie zdążymy. Tyle na temat sweterka. Ja wspominałam o tym, że ja piszę teraz wzory.
Właśnie. Wzory są w testach w tej chwili. Wkrótce będą opublikowane. I ja mówiłam o tych skarpetkach od Moniki. Od Moniki z Irlandii. Link do sklepiku Moniki jest tutaj pod moim podcastem. I ja mam taką piękną włóczkę od Moniki. Ja mówiłam o tych skarpetkach, że skarpetki już dawno były skończone. Oczywiście, że były skończone. Ale wiecie co, jak przyszło do zrobienia zdjęć, że miałam robić zdjęcia, to się okazało, że te skarpety są za małe i one po prostu brzydko wyglądały na stopie. One po prostu były za wąskie na moje stopy. Ja należę do tych osób, które mają czym stąpać po ziemi, dlatego na mnie były te skarpety za wąskie, nawet na moją córkę, od której chciałam pożyczyć stopy, były za wąskie, więc było tak. Co zrobić? Skrócić, poszukać osoby z małymi stopami, ale ja akurat nie mam w moim otoczeniu osoby z takimi mniejszymi stopami, albo są bardzo małe, albo są już po prostu troszeczkę większe i troszeczkę szersze, więc byłoby mi trudno znaleźć kogoś, albo robić jeszcze raz. No i wyszło na to, że zaczęłam robić jeszcze raz z tej włóczki, która została, i potem sprułam jedną skarpetę i no ja mam w tej chwili, ja sprułam tą jedną małą skarpetę i mam w tej chwili 3 skarpety, dwie w słusznym rozmiarze, które będą fotografowane. Proszę bardzo, no i tu jeszcze nitki wiszą, nie są zakończone, ale one już są w testach. No i jedna skarpeta, która jest mniejszego rozmiaru i ja po prostu tą skarpetę też spruję i użyję tą włóczkę. Do innej włóczki od Moniki będą jeszcze inne skarpety, dlatego że ja mam jeszcze jedną kolorystycznie piękną włóczkę od Moniki, która bardzo, ale to bardzo pasuje właśnie do tej włóczki. To jest ta włóczka. Ja troszeczkę pomieszam. Ona się komponuje pięknie z tą właśnie, z tą ciemniejszą włóczką. Będą jeszcze jedne skarpety. Ja mniej więcej wiem jak, ale tylko mniej więcej niedługo będzie. I ja chciałabym powiedzieć jeszcze o tej włóczce, że te skarpety były blokowane, właśnie te małe były blokowane. To znaczy one były prane, one były zmoczone, ładnie wysuszone. Te jeszcze nie były, to znaczy częściowo któraś tutaj, jest ta częściowo jest z tej włóczki, z drugiej skarpety. I ja powiem tak, że ta włóczka wydaje się bardzo cienka. To jest typowo włóczka skarpetkowa, ona się wydaje bardzo cienka i ja robiłam te skarpety na 2,5 mm, na drutach 2,5 mm, ale po wypraniu ta włóczka, jak to się mówi, rośnie i ona się robi tak miękka, taka wspaniała w dotyku, że po prostu ja nie mówiłam o tym wcześniej, mimo że ja już robiłam z włóczki od Moniki szal chustę Adelfa, taka różowa chustę Adelfa. O, tutaj też jest link, tutaj i na dole pod filmem też jest link do tej chusty Adelfa. I po prostu ta włóczka rośnie i ona jest tak miękka i taka przemiła dla ciała, że naprawdę ja uwielbiam tą włóczkę. A nie tylko, że ona jest miękka, to jeszcze ona jest w tak pięknych kolorach. Po prostu Monika jest królową farbowania i ona farbuje włóczki w cudownych kolorach. Ja zawsze bardzo chętnie wracam do jej włóczek. Oczywiście włóczek jest tyle jest pięknych włóczek wszędzie. I ja wypuściłam następny test, także z pięknych włóczek. I to jest jedna chusta, właściwie to jest jeden wzór chusty, który tutaj ja robiłam dwie chusty, dlatego że ja kiedyś zrobiłam tą chustę i ja się ociągałam, to znaczy ja się nie ociągałam specjalnie, tylko po prostu zawsze coś wypadło i mimo że ja miałam notatki, to te notatki były takie pisane na szybko, jak to jest zawsze, bo jak się robi na drutach, to się nie chce pisać wzoru, tylko chce się robić na drutach, więc wiele rzeczy było tak, a ja dopiszę potem zapomniałam, potem nie wiedziałam o co chodzi, więc ja złapałam te notatki i zrobiłam jeszcze jedną chustę. I to była chusta, która była robiona według tego wzoru, tylko że
Ja po prostu chciałam, mówię, a ja wykorzystam, ponieważ to będzie test, to ja wykorzystam tylko włóczki, które mam w domu, takie po prostu pozbieram. Wyszła chusta w trzech kolorach, ale oczywiście super fajnie, dlatego że po prostu pokazuję przez to, że tą chustę można wydziergać w wielu różnych kolorach, nie tylko w dwóch, ale w trzech, a nawet w czterech, w pięciu. I tutaj z kolei miałam trochę włóczki od Agnieszki z Siedmiu Oczek i tu jeszcze dobrałam włóczkę od Hani Maciejewskiej i po prostu wyszła taka chusta. To jest też test. Ja tą chustę pokazuję tylko tak troszeczkę w tej chwili. Odezwały się głosy wcześniej, że ja pokazuję tak szybko moje projekty, ale ja pokazuję po prostu szybko projekty, żeby potem można było dobrze obejrzeć te projekty, jak one już są opublikowane, jak na przykład ten sweter. Ten sweter jest częścią kursu Dziergać ze zrozumieniem. Jeśli chcesz wydziergać ten sweter, to po prostu możesz go zobaczyć w kursie Dziergać ze zrozumieniem, albo tak, będzie, naprawdę będzie kurs tego swetra osobno. Jeśli chcesz, po prostu napisz do mnie, to wtedy to mnie bardziej zmobilizuje do tego, żeby wypuścić osobno ten kurs tego swetra. I tamte chusty też pokażę i skarpetę Moniki też pokażę. Jak już one będą przetestowane i opublikowane, potem po prostu pokazuję w całej okazałości, dlatego że wtedy do tych ubrań, do tych projektów, które już są opublikowane, jest link konkretny, wpis na blogu, ja mogę powiedzieć gdzie, co i jak, więcej zdjęć, można zobaczyć, można wejść na bloga, można wejść do mojego sklepu, można pobrać wzór po prostu, żeby lepiej zobaczyć, a tak to ja tylko pokazuję, mówię o tym, co się dzieje, a potem w następnych zmaganiach drutoterapii mówię o tym, co już jest gotowe, czyli te dwie rzeczy poprzednie, skarpetki i chusty są teraz testowane. I co? Właśnie skarpetki, ja robiłam te skarpetki ostatnio i tamte skarpetki były robione od palców. Jeszcze wezmę tą skarpetkę. One były tutaj robione od palców. Ja mam kurs robienia skarpetek od palców. Można się nauczyć właśnie, jak tutaj zaczynamy od palców, potem co robimy dalej, jak dochodzimy do pięty, jak robimy piętę. I jest kurs robienia skarpetek od palców. Tutaj też, pod i jak Iwona, i pod spodem pod filmem też jest link do tego kursu. I w tym kursie nie tylko nauczysz się generalnie robienia skarpetek od palców, ale ja mam trzy różne sposoby zaczynania tutaj, narzucania oczek na palce, trzy różne sposoby, także można sobie przetestować wszystkie i wybrać ten ulubiony, albo robić różnymi sposobami. Mam do tego także trzy różne sposoby trzy różne sposoby wyrabiania pięty, także to nie jest tylko jeden sposób, ale to są trzy różne sposoby, które możesz przetestować, a potem wybrać sobie jeden ulubiony, albo też jedne skarpety robić z taką piętą, inne z taką piętą i zobaczycie, się okaże, że po prostu robienie pięty wcale, ale to wcale nie jest takie trudne i takie skomplikowane, jak się wydaje. A potem, jak już dojeżdżamy do końca skarpety tutaj u góry, to po prostu ten ściągacz musi być luźny, dlatego że jak będzie za ciasny, to po prostu nie przeciągniemy przez piętę i czasami nie wciągniemy na łydkę, a jak z kolei będzie za luźny, to wtedy skarpeta będzie nam zjeżdżać, czyli tutaj nie używamy tego elastycznego zakończenia, które zazwyczaj używamy do robienia chust, tych takich z ząbkami, tylko tu musi być inne zakończenie i ja też pokazuję trzy różne, to są takie 3x3, w tym kursie, trzy różne elastyczne, albo powiedzmy takie półelastyczne zakańczanie ściągacza, które właśnie bardzo nadaje się do zakańczania nogawki przy skarpetach, ale także można wykorzystać potem tutaj do robienia ściągaczy, do robienia generalnie dekoltów. Są bardzo fajne zakończenia, które można wykorzystać nie tylko w skarpetach. To mamy tak, o właśnie,
A oprócz tego te skarpety, oprócz tego właściwie, nie oprócz tego, ja nie mówię o tym w tym kursie, ja tylko wspominam, że można zrobić za pomocą Magic Loop. Magic Loop, czyli na jednej żyłce, ja na moim blogu, powiedzmy pod spodem jest link do tego, co to jest Magic Loop, dlatego że może tu się wszystko już nie zmieści. Link do tego, co to jest Magic Loop, jak się robi Magic Loop i potem jest jeszcze link do tego, jak robić, to znaczy link jest do tego, jak robić jednocześnie dwa rękawy na drutach na żyłce, ale równocześnie zamiast rękawów można robić dwie skarpety na drutach na żyłce za pomocą Magic Loopa i dwie rękawiczki na przykład też. Albo dwie, czasami dwa sweterki też, jak ktoś chce. Ale powiedzmy, że już tu nie będziemy kombinować za dużo. Dwa rękawy, dwie skarpety, dwie rękawiczki za pomocą Magic Loop na drutach z żyłką. Wtedy te druty z żyłką powinny być troszeczkę dłuższe, żeby to się zmieściło i żeby po prostu nam nie uciekało. Te druty są bardzo długie. Nawet do Magic Loopa mogą być troszeczkę krótsze. Ale ja tak czasami pokazuję ekstremalnie, żeby zapamiętać. Także ja te skarpety robiłam za pomocą Magic Loopa. Mimo że ja bardzo lubię, ale to bardzo, bardzo, bardzo lubię robić na pięciu drutach. Ja przez chwilkę robiłam na pięciu drutach nawet te skarpetki na początku, ale potem stwierdziłam, a pojadę Magic Loopem, dlatego że ja miałam trochę je w trasie, a nie lubię brać gdzieś na wyjazd skarpetkowych drutów, dlatego że czasami może się okazać, że gdzieś mi jeden ucieknie, gdzieś sobie wysunie się sam i po prostu mogę go zgubić, a takie druty z żyłką to są bardzo bezpieczne. Oprócz tego, że można robić skarpety na Magic Loopem albo na pięciu drutach skarpetkowych, ja też mam kurs. Gdzie włożyć linka? Będzie tu albo pod spodem. Nie wiem, czy tu się zmieści, ale na pewno jest pod spodem. Kurs robienia na pięciu drutach tutaj na YouTube i robimy po prostu skarpetki, tylko te skarpetki, które robimy na tym kursie, są robione normalnie od góry nogawki i one są robione na pięciu drutach. Ja tam też pokazuję właśnie, jak się narzuca oczka na pięć drutów i jak się potem dalej robi. I właśnie po tym kursie, po tych tutorialach się okazuje, że to wcale nie jest trudne. Tak się wydaje, że to jest takie skomplikowane, pięć drutów, jak sobie dam radę z pięcioma drutami, jak czasami nie daję sobie rady z dwoma, ale to nie jest wcale skomplikowane, a wręcz to jest takie fajne. Ja bardzo lubię po prostu robić na pięciu drutach, to jest takie prawdziwe robienie skarpet, a ja tak lubię wracać do źródła, lubię wracać do starych rzeczy, do tych, jak to kiedyś było, zanim technika weszła w nasze życie i po prostu to mi daje odpoczynek, taki spokój. To jest taka medytacja. Wydaje mi się, że to jest większa medytacja, jeśli się robi na pięciu drutach skarpetki, a nie na drutach z żyłką. To jest takie bardziej daje do myślenia i odpoczynku. A oprócz tego właśnie, że Magic Loop, druty z żyłką i pięć drutów, teraz jeszcze są takie druciki, o, takie fajne druciki do robienia na drutach. Ja dostałam do przetestowania te druty z Neko, z firmy Neko, to jest niemiecka firma. I o, ja zaczęłam robić skarpetki, ja robię następne skarpetki, tylko nie bardzo mi idzie, dlatego że ja dojechałam tutaj i ja teraz zacznę wyrabiać pięty. Tak, już teraz zaczynam myśleć o wyrabianiu pięty, ale to tylko dlatego, że to będzie zupełnie inna pięta. Ja sobie tak opracowałam tutaj, w tym komputerze. Wymyśliłam sobie jeszcze inny rodzaj pięty, którą być może ktoś kiedyś wymyślił, ale nie wiem, czy ktoś wymyślił, ja wymyśliłam. I ja zrobię po prostu taką piętę, tylko że ja chcę ją zrobić najpierw gdzieś z jakiejś innej włóczki, po prostu z resztek włóczki, taką testową piętę, żeby tutaj za dużo nie pluć, dlatego że ja tu mam ściek z przodu i po prostu nie chcę potem pruć, dlatego że to jest fajna włóczka,
Włóczka jest to włóczka skarpetkowa z 7 oczek od Agnieszki. Bardzo fajna włóczka, bardzo mi się ten kolor podoba, chociaż za zielonym nie przepadam. O, nie przepadam za zielonym, nie? Właśnie to widać, jak ja nie przepadam za zielonym. Generalnie zielony to absolutnie nie jest mój kolor. Coś mówiłam? Nie, 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 nie. Fajnie się robi na tych drutach. Ja nakręcę film osobny, jak się robi na tych drutach, tylko najpierw troszeczkę muszę zadbać tutaj o moje palce, dlatego że po pracy w ziemi, tak, ja lubię tak włożyć ręce w ziemię i obrywać różne takie roślinki i nie przepadam za rękawiczkami, czasami pracuję w rękawiczkach, ale czasami lubię po prostu poczuć tą naturę. I najpierw muszę doprowadzić tutaj moje palce trochę, żeby ładniej wyglądały, żeby to ładnie wyglądało na filmie. Nie będę po prostu straszyć, bo wiem, że to jest nieestetyczne. To jest bardzo naturalne, ale nie zawsze dobrze to wygląda. Także ja nakręcę, jak się robi film na tych skarpetach, film na tych drutach. Po prostu mamy trzy druty, na dwóch są skarpety, a trzecim drutem przerabiamy. Te druty troszeczkę tutaj, to są druty bambusowe i one są tutaj połączone takim plastikowym, silikonowym takim kawałkiem i tutaj właśnie się oczka na tym troszeczkę zatrzymują, czego ja nie lubię. Ja lubię, jak te oczka się pięknie przesuwają, ale ja wiem, że firma Neko, ja dostałam właśnie taką wiadomość, że firma Neko pracuje nad tym i opracowuje troszeczkę lepsze połączenie tutaj. I może już niedługo te druty będą lepsze, dlatego że bardzo fajnie się na nich robi. To są druty dobre dla tych osób, które są przerażone tym, że trzeba ogarnąć 5 drutów, a nie lubią przesuwania, które trzeba robić, jak jest Magic Loop. I to w takim razie są bardzo dobre druty właśnie dla tych osób. Ja trochę lubię te druty. Bardzo lubię, bardzo jeszcze nie wiem, bo ja dużo na nich nie robiłam, ale są fajne, jest inny sposób robienia i można sobie po prostu troszeczkę zmienić od czasu do czasu, a ja lubię zmiany, więc ja na pewno na tych drutach będę robić. Ponieważ lubię zmiany, to ja ostatnio właśnie tu robiłam skarpety, tam pisałam wzory, tam liczyłam oczka, zaraz pokażę, gdzie liczyłam oczka. Ja nie miałam robótki na wyjście, więc ja po prostu złapałam włóczkę i szydełko. O, i sobie szydełkiem zrobiłam taki kawałek, taki prostokąt i jeszcze jeden prostokąt. I ktoś pomyśli, po co mi takie prostokąty? Po co mi takie prostokąty? Wiecie po co? Link też jest pod spodem do takich prostokątów, które robiłam szydełkiem. Tutaj na YouTube pokazuję, tylko że to akurat jest robione słupkami, a tam mam troszeczkę inne, bardziej skomplikowane, albo po prostu bardziej takie wymyślone ściegi. Ja używam z bawełny, ale to tylko ze 100% bawełny, ściereczki do kuchni. Po prostu bawełna jest fajna, naturalna, dobrze wchłania wodę, więc tak wytrzeć coś w kuchni to jest bardzo fajnie, a poza tym można prać to w 90 stopniach bawełny, więc zawsze są czyste i fajne i po prostu w naturalny sposób zdezynfekowane. No i nie, ja nie używam ich tak, żeby na mokro było, dlatego że to troszeczkę dłużej schnie, ale po prostu, żeby dotrzeć to, co jest wilgotne. Coś wytrzeć, gdzieś ręce wytrzeć, przetrzeć to, co jest wilgotne. I po prostu zrobiłam sobie takie ściereczki, o, akurat w momencie, kiedy druty były zajęte, dlatego że ja na drutach, ja mówiłam wcześniej, włóczka z Biferno od Basi, to jest włóczka Austermana, to jest włóczka Austermana Biokoton. I ona się bardzo ładnie układa. Ja sobie wzięłam takie jasne kolory, dlatego że to ma być takie letnie wdzięko. Letnie, ja znowu nie skończyłam. Ja jestem taka, że ja do lata nie kończę, no bo przecież mamy listopad za oknem.
I ja nie wiem, czy ja się nachodzę. Ja mam nadzieję, że się nachodzę, no ja mam nadzieję, że naprawdę proszę, proszę, żeby to lato wróciło, bo ja lubię bardzo lato. I ja tego już mam dużo, ja mam bardzo dużo tego na drutach. I wiecie co, ja ostatnio prułam, wiecie dlaczego? Dlatego, że ja po prostu byłam taka mądra, tak mi się fajnie robiło, po prostu jak się tak fajnie robię, to mówię, a jeszcze jeden rządek i potem nabiorę na rękawy, jeszcze jeden rządek tylko. I potem jeszcze jednym rządku zrobiły się jeszcze dwa rządki, bo mi się tak dobrze robiło, a potem patrzę, aha, a dziurka na guzik, gdzie? Przepraszam, przegapiłam. Oj, właśnie teraz jestem w tym momencie, ja właśnie taki tyle prułam. Właśnie do tej dziurki. Ja prułam i robiłam jeszcze raz, a tutaj naprawdę jest dużo oczek. Ja nie liczyłam, chociaż powinnam, dlatego że ja przecież piszę wzór, ja mam częściowo napisany wzór, ja powinnam przeliczyć oczka. Ja przeliczę, bo ja tutaj teraz robię taką część oddzielną, do której potem będę nabierać oczka, ale ja za dużo nie pokazuję, dlatego że ja mówię, ja pokazuję trochę, a potem pokazuję więcej, jak już jest zrobione i wzór jest opublikowany, to wtedy można obejrzeć lepiej zdjęcia, jak to wygląda, jeśli ktoś się chce zainspirować, albo po prostu pobrać wzór, jeśli ktoś nie chce się inspirować i kombinować, tylko po prostu chce zrobić, zejść na łatwiznę po prostu i zrobić według wzoru dany projekt. Schodzenie na łatwiznę wcale nie jest złe. Po co przez cały czas mamy się wysilać i myśleć i kombinować, skoro można wziąć gotowy wzór i tam jest wszystko dokładnie napisane, jedno po drugim, po kolei, co trzeba zrobić. Ja uważam, że to jest taki naprawdę odpoczynek, dzierganie z gotowych wzorów, z takiego gotowca po prostu, bo się wie, jak to wygląda, wie się, jak wyjdzie. Czasami wychodzą dziwne rzeczy, ale to zazwyczaj wychodzą dziwne rzeczy, jak nie zrobimy próbki i jak się okaże, że jednak mimo wszystko my robimy troszeczkę inaczej niż autor miał na myśli, ale to są takie drobne, naprawdę drobne niuanse. I dlatego schodzenie na łatwiznę i robienie według cudzych wzorów to nic złego. Ja bardzo lubię, ja czasami biorę sobie taki wzór, żeby po prostu odpocząć, i nie myśleć, i nie pisać, bo chodzi tylko o to, i nie liczyć przede wszystkim, bo chodzi o to, żeby dziergać, żeby tak się zagłębić w to dzierganie i tak po prostu naprawdę, ale to naprawdę odpocząć, bo dzierganie to super odpoczynek i dzierganie jest dobre na wszystko i trzeba się troszeczkę skoncentrować na pracy, ale nie za dużo, żeby po prostu się nie przemęczyć. Dzierganie jest bardzo dobre na wakacje, także jak już ten listopad minie i wróci ponownie lipiec, to będzie bardzo fajnie dziergać na świeżym powietrzu. Ta włóczka jest super, super miękka, bawełna, a czasami bawełna jest taka szorstka, ale ta jest naprawdę super miękka i przede wszystkim ekologiczna i to jest fajne. Ja jestem za produktami ekologicznymi, dlatego że ja bardzo nie lubię chemii, to znaczy tak, cały świat jest chemią, ale powiedzmy tej chemii, która została stworzona przez człowieka, niby dla człowieka, a bardzo często przeciwko człowiekowi jednak. Przeciwko człowiekowi i przeciwko naturze, a wiadomo, człowiek jest częścią natury, więc to wszystko się łączy. I ja bardzo lubię i włóczki eko, i żywność eko, i w ogóle generalnie życie w miarę eko, na tyle, na ile mamy możliwości. Oczywiście nie musimy popadać w skrajności, ale tam, gdzie możemy trochę eko, to ja to naprawdę propaguję, chociaż troszeczkę i wtedy będzie na pewno lepiej. No i właśnie bawełna, ta bawełna tutaj na te ściereczki, ona jest stara, już ją dawno kupiłam i ja tak wykorzystuję takie resztki i robię te ściereczki. I ona to jest taka zwykła bawełna naturalna, troszeczkę szorstka, ale ta jest zupełnie miękka, ta jest bardzo fajna. Także takie dzianko jest takie lejące, super. I ponieważ lato,
To był jeszcze lipiec, jak ja zaczęłam wyciągać te wszystkie bawełny, to nie był jeszcze listopad, to był lipiec, to ja też sobie wyciągnęłam jeszcze jedną bawełnę, no bo co, jak otworzycie Facebooka, jak otworzycie wszystkie blogi i Instagramy, to zobaczycie, że wszędzie jest pełno różnych toreb i siatek na zakupy, właśnie takich też trochę eko, żeby robić swoje siatki, a nie kupować tych plastikowych, tych sztucznych. I ja też uległam tej modzie, ale nie dlatego, że wszyscy robią, tylko dlatego, że to już we mnie kiełkowało, dlatego, że ja mam wycinek ze starych wykrojów i wzorów, w których jest właśnie taka siatka robiona szydełkiem. I ja stwierdziłam, dobrze, czas dojrzał, ja też chcę mieć swoją siatkę robioną szydełkiem, mimo że ja mam bardzo dużo toreb eko, ale no jedna w tej, jedna we w tym nie zawadzi, zwłaszcza, że można troszeczkę odmienić. I ja miałam taką bawełnę w takich naciepielonych kolorach, którą kiedyś kupiłam za bardzo tanie pieniądze, bez etykietek, z której ja się zastanawiałam, co zrobić, dlatego że to ani nie są moje kolory, ani generalnie kolory, połączenie tych kolorów i ja nie lubię takich naciepielonych włóczek. Ja w ogóle nie wiem, dlaczego ja kupiłam tą bawełnę, najprawdopodobniej tylko dlatego, że ona była super tania i ona tak leżała, leżała, leżała i stwierdziłam, że ona nadaje się tylko i wyłącznie na torbę. Ja się nareszcie jej pozbędę po prostu, a będę miała torbę i zaczęłam sobie robić torbę. Zrobiłam dno i ja nie wiem, czy zrobię większe dno, czym jeszcze troszeczkę zrobię tego dna, czy nie, ale chyba nie. Ono mi się troszeczkę pofalowało, dlatego że tutaj te ostatnie rzędy już przestałam dokładnie liczyć i się troszeczkę pofalowało, ale to nie szkodzi, to tylko dno, to tylko siatka i ona jest taka strasznie naciepielona. Teraz pojadę w górę i będzie fajnie, będę mieć swoją torbę. Tylko że na razie nie wiem właśnie, czy robić tą torbę, czy robić to, dlatego że ja to też bardzo lubię, czy pisać wzory. Ja tamte dwa wzory wypuściłam i teraz jeszcze ten wzór napiszę. Jak ktoś wejdzie na mój Instagram, to ja tak naprawdę wcześniej pokazuję tą niebieską chustę. Ja tak naprawdę pokazuję te skarpetki na Instagramie, więc można zobaczyć. Ja pokazuję też tą bluzkę. Mam zdjęcia na Instagramie. Na Instagramie nazywam się Iwona Eriksson, można mnie znaleźć. I teraz piszę wzór do tej bluzki. To jest bluzka letnia, która była zrobiona bardzo, 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 bardzo dawno temu. I ja co roku myślę, żeby napisać wzór, ale teraz już naprawdę napiszę, mimo że jest listopad, ale ja przez cały czas mam nadzieję, że wróci lipiec, że będzie fajnie. I co? I to na tyle dzisiaj. Było o skarpetach, było o testach, było o chustach, było o szydełku, było o różnych drutach, którymi można robić skarpety, o bawełnie, było troszeczkę o ekologii. Było o pogodzie, było o... nie wiem, o czym było. Było coś jeszcze, było. Nie było strasznie... w sumie dzieje się, ale niewiele się dzieje. Ja mam takie wrażenie, że się niewiele dzieje, dlatego że ja jestem przez cały czas w tych starych projektach generalnie. Ja nic nie skończyłam nowego, bo mimo że skończyłam te skarpetki od Moniki, to one są niby nowe, a jednak już stare. I to też już robię jakiś czas. I to też już robię jakiś czas. I bym chciała zacząć następną robótkę, mimo że to całkiem niedawno zaczęłam, kilka dni temu. I tak wolno idzie, niektórzy powiedzą, nie? No pewnie, ja już wiem, że niektóre dziewczyny to zrobią torbę przez jeden dzień albo przez dwa, ale niestety u mnie tak nie jest. I mi się marzy zaczęcie kolejnej robótki. Ale nie, nie będę. Najpierw pokończę to, co mam, dlatego że nie wiem dlaczego, po prostu pokończę, żeby pokończyć. Już nie będę taka, już pokończę. I widzimy się na następnych zmaganiach drutoterapii i mam nadzieję, że będę mogła powiedzieć wtedy o wielu pokończonych rzeczach, o równie wielu zaczętych rzeczach. Dlaczego nie? Nie, może o jednej rzeczy tylko zaczętej. Nowej, bo ja mam taką rzecz, którą bardzo, bardzo, bardzo chcę zacząć, sweterek na jesień już,
To jest dobry czas, żeby, biorąc pod uwagę, że to jest jednak lipiec, a nie listopad, to jest bardzo dobry czas, żeby zacząć taki sweterek. Więc ja może już będę mogła pokazać kawałek tego sweterka. Na następnych zmaganiach drutoterapii, które chciałabym, żeby były wcześniej, jeśli nie będę pokazywać początku sweterka, to postaram się pokazać chociaż próbkę. Do usłyszenia, do zobaczenia. I komentujcie tutaj, napiszcie, co myślicie, czy coś zrobiłam, czy nie zrobiłam, czy się ociągałam, czy u Was więcej, czy Wy szybciej robicie na drutach, czy wolniej, czy macie więcej ufoków. Napiszcie, na jakich drutach lubicie robić skarpetki, czy po prostu lubicie robić skarpetki. I napiszcie, czy lubicie robić z bawełny, czy może z innych włóczek. I napiszcie w ogóle, co Wy teraz robicie. Czy letni projekt? Czy już jesienny projekt? Czy już może pod choinkę? Napiszcie. Bardzo jestem ciekawa, co Wy robicie. I zasubskrybujcie na mój kanał. Tutaj na końcu pojawi się moje zdjęcie. Jak klikniecie na to zdjęcie, to przejdziecie do pierwszej strony i tam jest taki czerwony przycisk subskrybuj. I jak zasubskrybujecie, to po prostu nie ominie Was żadne oczko, nie ominie Was żadna porada, po prostu każda moja nowa porada, którą tutaj pokażę na YouTube, o każdej nowej poradzie będziecie powiadomieni i wtedy fajnie, bo można się znowu fajnych, nowych rzeczy nauczyć z dziedziny robienia na drutach, bo to jest bardzo poważna dziedzina, a jednocześnie bardzo fajna i bardzo relaksująca. Do usłyszenia. Na razie. Pa, pa.